Witaj, witaj 19 sierpnia w środę. Dzisiaj kochani, będziemy nadal rozważać słowa, które dotyczą naszej mowy, tego, by nasza mowa nie była pusta, żeby nasza mowa była wypełniona Bożymi słowami. Im więcej poznajemy Boże słowo, tym bardziej ono wchodzi do naszego myślenia, do naszego świata. Staje się dla nas normalne. I wtedy też zaczynamy mówić jak Boże Słowo. Pamiętam jak kiedyś w Pakistanie poznałam młodego człowieka, miał 25 lat, dopiero co się ożenił, i kiedy zadawałam mu pytanie odnośnie tego, gdzie pracuje, co robi, czy ma rodzeństwo, on za każdym razem, kiedy mi odpowiadał, tak jakby cytował Pismo Święte. Mówił z takim głębokim przekonaniem, że Bóg istnieje, że Bóg mu błogosławi, że Bóg jest dla niego dobry. I mówiąc o zwykłych rzeczach, wywyższał Boga. Taka powinna być nasza mowa. W taki sposób powinniśmy być ukształtowani przez Boże Słowa, by nasze słownictwo się zmieniło, by nasz sposób myślenia się zmienił, żeby z nas wypływało tylko to, co dobre. Ktoś powiedział, że w momencie, kiedy przyciśniesz kogoś do ściany, to tak jakby jakbyś przyciskał ta, taką gąbkę, z której wypływa to, co było wewnątrz. Być może ta gąbka była nasiąknięta mlekiem albo. Po prostu jakąś kałużą, brudną wodą, albo może była napełniona oliwą, albo przepięknym olejkiem. Chciałabym, żeby w momentach próby, kiedy jestem przyciskana, to ze mnie wyciekało to, co dobre, żeby wyciekało ze mnie Boże Słowo, żeby wyciekało ze mnie pokrzepienie, zadowolenie, wdzięczność i radość. Dlatego tutaj się spotykamy codziennie rano, żeby tak się właśnie stało. Dlatego kochani, dzisiaj zachęcam was, otwórzcie ze mną Boże słowo. Księga Przysłów znowu, 16 rozdział, 24 werset. Miłe słowa są jak plaster miodu, słodycz dla duszy i lekarstwo dla kości. Miłe słowa, to nie chodzi o pochlebstwa, to nie chodzi o takie gładkie elokwentne słowa, tylko tutaj chodzi o słowa, które niosą życie. Słowa, które są pełne życzliwości, akceptacji, które są pełne miłości. Takie słowa dokonują wielkich zmian. Dwa dni temu mówiliśmy o tym, by nie mówić byle czego, żeby nie być wielomównym, żeby nasza mowa nie była pusta, żebyśmy kontrolowali to, co mówimy. Tutaj mamy dalsze wskazanie: nie tylko mamy nie być pustej mowy, ale nasze słowa mają być życiodajne dla innych, mają być wskazywaniem na to, co jest ważne, co jest prawdziwe, co jest szlachetne, co pochodzi od Boga. Miłe słowa są jak plaster miodu, słodycz, czysta słodycz. Człowiek odpoczywa, człowiek się regeneruje, kiedy słyszy takie słowa, czuje, że ma siłę. Że może zmienić ten świat, że może zmienić sytuację, które, która teraz wydaje się taka tragiczna. Kiedy słyszysz odpowiednie słowa, to chce ci się żyć. I za każdym razem, kiedy Jezus tak mówił, kiedy Jezus otwiera swoje usta w przypowieściach, czy mówiąc do ludzi, to, to serca ludzi zaczynały bić. Serca ludzi zaczynały pałać. Dlatego uczniowie w drodze do Emaus, kiedy poznali Jezusa, Potem wspominali to spotkanie, mówili: Czyż nasze serca nie pałały w nas, kiedy do nas mówił? Ożywiały się, ponieważ kiedy Jezus mówi, to nasze serca zaczynają żyć. I tak samo my, kiedy mówimy, możemy używać takich słów, które są inspirowane przez Ducha Świętego. Także ludzie, słuchając nas, zaczynają żyć. Zaczynają mieć nadzieję, że będzie dobrze, zaczynają mieć wiarę w Boga, że Bóg jest dobry, zaczynają rozumieć, że są ważni. Że są wartościowi, że Bóg robi wszystko, żeby im pomóc. Taka musi być nasza mowa, jak plaster miodu, słodycz dla duszy, lekarstwo dla kości. Słodycz dla duszy, lekarstwo dla kości. To jest wymienione jakby dwie części człowieka: dusza, ta wewnętrzna część, i kości, ta zewnętrzna część, czyli nasze ciało. Dobre słowo to nie jest jedynie Sprawianie kogoś w dobre samopoczucie to nie jest jedynie sprawianie, że ktoś się lepiej czuje tak wewnętrznie, ale również jest to uzdrowienie fizyczne. Bo kiedy czujemy się szczęśliwi, kiedy rozumiemy naszą wartość, kiedy jesteśmy odstresowani, tak spokojni, zanurzeni w Bogu, zaakceptowani. Przygarnięci, to wtedy nasze ciało również zdrowieje. Bardzo wiele chorób pochodzi od stresu, od um, odrzucenia. Bardzo wiele można zrobić złymi słowami, nawet w fizyczny sposób. Także ludzie potrafią chorować, nie wiedzą dlaczego, skąd ta choroba, a przyczyna jest właśnie pochodząca od duszy. Dlatego, kochani, skupmy się dzisiaj na wypowiadaniu dobrych słów, kojących, niosących życie. Aby ktoś mógł nawet wyzdrowieć fizycznie, słysząc nas. Jest to możliwe, jest to możliwe. Boże słowo, które było wypowiadane przez Jezusa, niosło życie. Także nawet ci, którzy byli umarli, byli z martwych Ci, którzy byli chorzy, doświadczali uzdrowienia. To słowo ich uzdrawiało. Tak samo my, wypowiadając właściwe słowa, będziemy prowadzili ludzi do uwolnienia i uzdrowienia drogi w porze, ja Ci dziękuję za, za Twoje wskazania dzisiejsze ja, ja chcę, chcę być pełna Twoich słów chcę je pamiętać, chcę je cytować chcę o nich rozmyślać, chcę o nich śnić i chcę, żeby one były częścią mnie także kiedy mówię, żeby było to pociechą dla innych żeby było podniesieniem drogi Duchu Święty, działaj przeze mnie Działaj przeze mnie, Boże. Działaj przeze mnie, dawaj mi odpowiednie słowa, dawaj mi odpowiednie wyrażenia, tak żeby opisywać Twoją miłość, Twoją dobroć względem mnie, żeby właściwie wskazywać na Ciebie, że Ty jesteś rozwiązaniem każdego problemu. Nie potrzebujemy niczego oprócz Ciebie, Ty jesteś tym, który nas zaspokaja, który daje nam wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. My się oddajemy w dzisiejszym dniu w Twoje ręce. Chcemy słuchać Twoich słów, uczyć się Twoich słów, i potem mówić jak Słowo Boże. Mówić tak, jak Jezus, żeby ci, którzy nie znają Ciebie, mogli usłyszeć Ciebie, słuchając nas. Chcemy wskazywać na Twoją dobroć i Twoją miłość. Dziękujemy Ci za wszystko. Modlimy się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. To było dobre słowo. To słowo karmiło moją duszę. To słowo, które Bóg nam daje, możemy przekazywać dalej. I za każdym razem, kiedy to słowo przejdzie przez nas, jest jak gdyby przetrawione, to tak sobie wyobrażam, że tak jak ptaki czasami karmią swoje młode, tak na początku same coś połykają, to się jakoś tam miesza z ich sokami żołądkowymi i to ten pokarm jest wstępnie przetrawiony i potem takim wstępnie przetrawionym pokarmem mogą karmić swoje młode. I w świecie duchowym jest podobnie, bo ten pokarm, który otrzymujemy od Boga, on musi na początku być przyswojony przez nas. On musi na początku być przyjęty przez nas, w jakiś sposób oswojony i przekazany wtedy dalej. Wtedy to słowo nabiera kształtu mojej osobowości, mojego może niedoskonałego wnętrza, ale jednak jest to. Bliższe słowo niż takie gołe słowo od Boga. Jest to słowo, które jest praktyczne, które już jest zastosowane, czyli działające. Dla wielu osób jest to wtedy wielkim świadectwem, że skoro to słowo działa, to ja chcę je przyjąć, tak? chcę, żeby też zadziałało w moim życiu. Już nie jest to czysta teoria, ale jest to praktyka. Kochani, błogosławię Was, dobrego dnia Wam życzę. Bądźcie pełni Bożych słów dzisiaj. Próbujcie mówić tak jak Boże Słowo. Próbujcie innym radzić, pokrzepiać, podnosić, dzieląc się tym, co wcześniej dał Wam Bóg. Na razie. Ahoj.